Tego dnia naczelny inspektor Blair wpadł wcześniej do komendy głównej policji. Nadinspektor Peter Dawiot dostrzegł go i wezwał do swojego biura. – Myślałem, że wracasz dopiero w poniedziałek – zdziwił się Dawiot. – O, zna mnie pan – odpowiedział Blair z bladym uśmiechem. – Nie można się mnie pozbyć z biura. – Mamy tu wielką tajną operację – oświadczył Dawiot i opowiedział mu o Hamishu Macbethie, podającym się za barona narkotykowego. Blair słuchał w milczeniu. Entuzjazm Dawiota nie nastrajał go dobrze. Uważał, że plan akcji jest beznadziejny, a Hamish Macbeth poniesie klęskę. – I co chciałby pan, żebym zrobił? – spytał, kiedy Dawiot skończył. – Nic nie możesz teraz zrobić – skwitował Dawiot. – Wykorzystaj jakoś te kilka dni wolnego, które ci zostały. Blair wyszedł z komendy. Udał się do najbliższego pubu z głową zwieszoną, jak atakujący byk. Zamówił podwójną whisky, opróżnił szklaneczkę jednym haustem i zamówił kolejną. Cały był rozpalony. To, że Hamish Macbeth osiągnie sukces, było nie do zniesienia. Po kolejnej podwójnej whisky zaczął marzyć o scenariuszu, w którym dilerzy narkotyków zostali ostrzeżeni, że Hamish jest gliniarzem. Wtedy głupiec ze szkocki kur skończyłby pływając w dokach brzuchem do góry. Po następnej whisky zastanawiał się, czy powinien kogoś ostrzec. W ten sposób pozbyłby się Hamisha Macbetha raz na zawsze. To jest Loch Doob, powiedział Hamish dumnie, zatrzymując samochód na szczycie wzgórza. Turyści przyjeżdżający w szkockie góry na pewno mają problem z prawidłową wymową nazw miejscowości czy jezior. Powinny tu być jakieś znaki z fonetycznym zapisem nazw własnych, zauważyła Olivia. Na tablicy napisane jest Loch Doob, a wymawia się to Loch Doob. A co to w ogóle znaczy? Czarne jezioro, odpowiedział Hamish. No i jak ci się podoba to miejsce? Wioska Loch Doob była usytuowana na łagodnym łuku wzdłuż brzegu jeziora pod dwoma piętrzącymi się górami. W słońcu wygrzewały się XVIII-wieczne wiejskie domy, pobielone wapnem, ubarwione ogrodami pełnymi kwiatów i trzepoczącym na sznurkach praniem. Lekki wiaterek mącił taflę jeziora. Po drugiej stronie wioski rozciągał się gęsto zalesiony obszar. Przez otwarte okna samochodu Olivia czuła wspaniały zapach sosen. Rzeczywiście jest to pięknie, zgodziła się. Co to za budynek, ten duży przy porcie? Prywatny dom? To kiedyś był hotel, powiedział Hamish. Jest wystawiony na sprzedaż. Dziwię się, że nie ma kupców. To piękny teren. Miejmy nadzieję, że wkrótce ktoś go kupi, westchnął Hamish. Byłoby szkoda, gdyby tak piękny budynek popadł w ruinę. Pojechali dalej przez garbaty most łączący brzegi rzeki Anstey. Potrafisz sobie wyobrazić życie w takim miejscu? Spytał. Oliwia roześmiała się. Tylko w snach. W rzeczywistości prawdopodobnie umarłabym z nudów. Nigdy tu się nie nudzisz? Nie, w Loch Doob, zamyślił się Hamish. Czym się zajmujesz? Mam kawałek gospodarstwa. O, możesz zobaczyć je tam za posterunkiem policji. Zawrócę przy porcie i już wyjeżdżamy stąd. Nie chcę ryzykować. Ktoś mógłby mnie rozpoznać. To popołudnie Olivia zapamiętała jako ciszę przed burzą. Powoli jechali wiejskimi drogami. Lunch zjedli w niewielkim pubie, a potem jadąc dalej podziwiali piękno Szkocji. W końcu Hamish niechętnie zadecydował. Czas wracać, słońce zachodzi. Dlaczego nie jesteś żonaty? Spytała Olivia. Odpowiednia dziewczyna, nieodpowiedni czas, nieodpowiednie miejsce. Coś w tym rodzaju, a ty? Wyszłam za mąż, za moją pracę. Żadnej tęsknoty za uczuciem, domem, dziećmi. Nie, ucięła szorstko. Resztę drogi do Strainbane przejechali w milczeniu. Przyjaźń, która zadzierżgnęła się podczas wycieczki, już się rozpłynęła. Kiedy wrócili do pokoju hotelowego, Hamish spytał. Zjemy kolację przed wyjściem. Czuję się zbyt spięta. Nie dam rady nic jeść. Może po prostu zamówimy kanapki. Masz ochotę na coś szczególnego. Poproszę z szynką i sałatą. Hamish podniósł słuchawkę telefonu, zamówił kanapki i dzbanek kawy. Olivia włączyła telewizor, by obejrzeć wiadomości. Nagle zadzwonił jej telefon. Oboje podskoczyli, wstrzymując na chwilę oddech. Olivia z uwagą słuchała rozmówcy. Potem odpowiedziała. To o wiele bardziej sensowny pomysł. Od początku nie spodobał mi się plan Macbetha. To zbyt ryzykowne. Sądzę, że się na to złapię. Słuchała jeszcze przez chwilę i rozłączyła się. Oto co mi przekazano. Zaczęła podekscytowana. Gdyby doszli do wniosku, że jesteś nowym dealerem narkotyków i chcesz przejąć ich strefę wpływów, moglibyśmy wpaść w poważne tarapaty. Zanim zdradzę ci nowy plan, powiem, że u Owenów nic nie znaleźli. A teraz na czym będzie polegać twoja rola? Masz dostawę heroiny? Świetny towar. Dotarła aż ze wschodu przez Amsterdam. Pochodzisz ze szkockich gór, ale działasz głównie ze Stambułu.
Większość sprzedajesz do Francji, Hiszpanii i Belgii, ale teraz chcesz poszerzyć interes i zamierzasz sprowadzić towar również tutaj. Szukasz miejsca zrzutu. Tego właśnie chcesz się od nich dowiedzieć. Niedawno w Glasgow przechwycili bardzo dużą dostawę i wciąż jeszcze mają te narkotyki. Możemy ich użyć jako przynęty. A kiedy chwycą przynętę i postanowią kupić, zaproponują miejsce i czas dokonania transakcji. I wtedy ich złapiemy. Na początek zaproponujemy im 4 kg heroiny. A ile to jest warte? Spytał Hamisz. Na ulicy cena może być po 100 funtów za gram, ale dealer zapłaci mniej za hurtowy towar. I ty będziesz go sprzedawał po 20 tysięcy za kilogram. To ma być prowokacja? Westchnął Hamisz. Nie podoba mi się to. Wolałbym raczej schwytać ich z ich własnym towarem i w ten sposób trochę tego świństwa wycofać z rynku. Zrobisz tak, jak ci powiedziałam. Ostro skwitowała Olivia. Tak musi czuć się aktor, który za chwilę wychodzi na scenę, pomyślał Hamisz. Wieczorem o 10:00 wszedł z Oliwią i dwoma ochroniarzami, Kevinem i Barem do dyskoteki u Lakiego. W klubie kręciło się mnóstwo par. W zadymionym powietrzu oślepiały światła stroboskopów takt muzyki dudniącej niemiłosiernie głośno. Podeszli do podłużnego baru znajdującego się w drugim końcu pomieszczenia. Hamisz zastanawiał się przez chwilę, co baron narkotykowy powinien zamówić. Oliwia poprosiła o whisky, więc zamówił dwie. Oliwia miała na sobie obcisłą sukienkę na cienkich ramionczkach. Kreację w ognistych kolorach dopełniał czarny kaszmirowy szal niedbale zarzucony na jedno ramię. Jej strój przypomina bardziej Halkę niż sukienkę, pomyślał Hamisz. Włosy rozpuszczone opadały na ramiona. Usta mocno zaznaczyła szkarłatną szminką. Wyglądały na pełniejsze i soczystsze, ale nadal nadały twarzy namiętny, wulgarny wyraz. Co za miejsce, krzyknęła do Hamisza, a potem zaśmiała się głośno i ochryple. Muszę się rozluźnić, żeby zacząć grać swoją rolę, pomyślał Hamisz. Objął Oliwię ramieniem, pochylił się, pocałował ją w usta. Oliwia spojrzała na niego z uwielbieniem, ale szepnęła do ucha. Nie rób tego więcej. Po prostu odgrywam swoją rolę, odparł Hamisz. Bacznie obserwował tańczących, wchodzących i wychodzących z dyskoteki. Nigdzie nie było śladu ani Boba, ani Angusa. Zaczynał się coraz bardziej denerwować. Sprowokował tę wysoce kosztowną operację na podstawie słów pary bumelantów, którzy prawdopodobnie wystawili go do wiatru. Minęły 10 minut. Gdyby byli poważnymi kontrahentami, stwierdził Kevin, pojawiliby się tu punktualnie. Wiedziałam, że jest coś głupiego w tej całej sprawie, oświadczyła Olivia, nie ściszając nawet głosu. Hamisz rozejrzał się po pomieszczeniu. Muzyka dudniła, światła stroboskopów błyskały, pary kręciły się wokół, jakby odprawiały jakiś rytualny, plemienny taniec. Nagle doszedł Boba. Wyglądał, jakby kogoś szukał. Wtedy właśnie Hamisz zdał sobie sprawę, że pomimo jego rudych włosów, Bob zapewnie nie rozpozna go w garniturze Armaniego, z płaszczem z wielbłądziej wełny zarzuconym na ramiona i w opływowych okularach. Hamisz zwrócił się do Barry'ego i Kevina. Ten gruby, niski gość mnie szuka. Zaraz go wam pokażę. Przyprowadźcie go tu. Wzrokiem przebiegł po tańczących. Tam, wskazał. Tam po lewej. Ten z wężem wytatuowanym na ramieniu. Kevin i Barry ruszyli do przodu. Hamisz zobaczył, że rozmawiają z Bobem. Po chwili przyprowadzono go. Nie wyglądał już tak zadziornie. Nie poznałem cię. Uśmiechnął się złośliwie. Marnuję swój czas? Spytał Hamisz. Nie, nie, płaszczył się Bob. Wzrokiem pochłaniał dekolt Oliwii. Zaraz wracam. Zniknął w wirze tańczących. Sprawy się ruszyły, syknęła Oliwia. Po kilku minutach wyrósł przed nimi wysoki, szczupły, poważny mężczyzna. Miał na sobie garnitur i czarny krawat, niczym przedsiębiorca pogrzebowy. Chodźcie ze mną, zaproponował. Podążali za nim, przepychając się między tańczącymi. Otworzył drzwi i wprowadził do biura. Mówcie do mnie, Laki, powiedział mężczyzna zza biurka wstając. Był w średnim wieku, łysiał na czubku głowy, miał tłustą, pomarszczoną twarz i wąskie usta. Pod dobrze skrojonym ciemnym garniturem nosił koszulę haftowaną w srebrne dzwony. Nie założył krawata. Za nim stało dwóch osiłków, niczym lustrzane odbicie Kevina i Barego. Niski, wytworny mężczyzna ze sporą ilością złotej biżuterii zasiadł w fotelu w zacienionym kącie pokoju. Hamisz wyczuł mocne podenerwowanie Oliwii i zastanawiał się nad przyczyną. Oliwia, której Hamisz dobrze nie znał, rozpoznała w mężczyźnie siedzącym w fotelu Jimmy'ego White'a z Glasgow. Miała obawy, czy Hamisz potrafi być dostatecznie wiarygodny w tym towarzystwie. Usiądźcie, zaproponował grzecznie Laki. Drinka? Nie, dziękuję, powiedział Hamisz, zrzucając płaszcz z ramion i wręczając go Kevinowi. Kazałeś mi czekać, ale teraz chciałbym przejść do interesów. Ten idiota Bob nie potrafił cię odszukać, uśmiechnął się nieszczerze Laki.
Mogłeś wybrać bystrzejszą osobę kontaktową. Kto skierował cię do Boba? Hamish usiadł na krześle i oparł się wygodnie. Pilnuj swoich spraw, rzucił zuchwale. A jaką ty masz sprawę? Rozmowa przybiera ostrzejszy ton. Jesteś zainteresowany kupnem? Nie, powiedziałem to tylko ze względu na tego idiotę Boba. Jestem dostawcą. A tak, a co sprzedajesz? Mam dostawę heroiny. Ile jej masz? 4 kg na początek. 4. Skąd masz ten towar? Niski człowiek w rogu odezwał się po raz pierwszy. No, sądzę, że wszyscy powinniście wyjść i pozwolić mi porozmawiać z George. Hamish George. Zostajemy. Cicho, ale stanowczo powiedział Kevin. Lucky spojrzał na Jimmy'ego. Dwóch osiłków podeszło bliżej biurka. Czemu nie? Zareagował spokojnie Hamish. Zaopiekujcie się moją piękną żoną. Kevin i Barry instynktownie spojrzeli na Oliwię, oczekując instrukcji. Ona wstała, zarzucając swój kaszmirowy szal na ramiona. No chodźcie, muszę się napić. Skrzywiła się. Pochyliła się nad Hamishem, pocałowała go prosto w usta i szepnęła. To Jimmy White. Wszyscy wyszli. Jimmy White odwrócił się i usiadł za biurkiem. Gdyby nie złota bransoletka z monogramem, złoty zegarek i gruby złoty łańcuch wokół szyi, Jimmy White mógłby uchodzić za zwyczajnego szkockiego biznesmena, pomyślał Hamish. I gdyby nie to kamienne, zimne spojrzenie jego małych czarnych oczu. Jestem Jimmy White, przedstawił się. Nagle przybywasz znikąd. Nikt nigdy o tobie nie słyszał, a ty zjawiasz się tu z tą cholerną ofertą. Zazwyczaj pracuję ze Stambułu, chłodno oznajmił Hamish. Niespodziewanie przypomniał sobie nazwisko, które słyszał podczas pewnego dochodzenia w Londynie. Opowiadali o nim detektywi ze Scotland Yardu, ale szczegółów nie znał. Słyszałeś o Cherokee Jimmy? Tak, ale on handluje kokainą. A ja heroiną. To zaczyna brzmieć trochę jak ja Tarzan ty Jane. W końcu jesteś zainteresowany czy nie? Może. Dlaczego tu przyjechałeś? Bo się tu urodziłem. Potrzebuję jakiegoś bezpiecznego miejsca na rozładunek towaru. Kiedy wyjechałem stąd, byłem chłopcem, więc nie znam za dobrze terenu. I jak zaczynałeś? Hamish przyglądał mu się przez dłuższą chwilę. Nie wiem, kurwa, po co mam marnować czas, odpowiadając na głupie pytania dotyczące mojej przeszłości. Hamish, który prawie nigdy nie przeklinał, miał nadzieję, że się nie rumieni. Bo a chcesz towar albo nie? Krótka piłka. Biorę. Ci łajdacy z Glasgow zatrzymali cały ładunek. O, słuchaj, stary, skąd mogę wiedzieć, że można ci zaufać? Nie dowiesz się tego. Musisz uwierzyć mi na słowo. Tylko powiedz, gdzie się spotkamy, gdzie mam dostarczyć towar i zabierz mięśniaków do rozładunku. Hamish stłumił udane ziewnięcie. Jesteś w porządku. Kiedy Lucky powiedział mi, że ten idiota Bob wygadał się komuś obcemu, chciałam go zabić. Ale powiem ci, kim na pewno nie jesteś. Nie wyglądasz na glinę. Chociaż kiedy usłyszałem o tym od Lucky'ego, byłem pewien, że jesteś podstawionym tajniakiem. I co byś zrobił? Zabiłbyś mnie? Wiesz, że nie zabijamy gliniarzy tak po prostu, chyba że są przekupieni, zatrzymał Jimmy. Gdy tylko rzuciłem okiem na ciebie, na twoją żonę, wiedziałem, że patrzę na kogoś podobnego do mnie. Wiesz, dzięki komu jestem poinformowany? Dzięki wtyczkom. Cóż, moglibyśmy siedzieć tu całą noc, rozprawiając o twoim sprycie, przyznał Hamish. Ale może przejdziemy do interesów. Dogadamy się? Tak, ale będziesz musiał poczekać tydzień. Po ile liczysz? 20 000 za kilogram. Dobrze. Gdzie się zatrzymałeś? W hotelu Grand. Po co mam czekać tydzień? Muszę to przedyskutować z moimi wspólnikami. Wiesz, jak to jest. W porządku, ale nie przedłużaj. To zabawne, powiedział Jimmy, że o tobie nie słyszałem. Zwykle trzymał się na uboczu, tylko głupcy dają się zbyt dobrze poznać. Racja. Może zjemy kolację. Już jadłem, dzięki. Odparł Hamish, który nigdy nie chciał przedłużać przedstawienia ani o chwilę dłużej, niż to było konieczne. W takim razie innym razem. Twoja żona to niezły kociak. To zabawne. Mam przeczucie, że gdzieś ją już wcześniej widziałem. Występuje w filmach? Już nie, bo wie, że pociąłbym jej twarz za to. Cierpko skwitował Hamish. O, w tych filmach? Tak, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Jasne, jasne. Hamish wstał i zarzucił płaszcz na ramiona. Nałożył ciemne okulary. Do zobaczenia, powiedział lakonicznie i wyszedł opierając się silnej chęci, by wybiec. Kiedy Olivia go zobaczyła, zniknęło napięcie. Twarz się rozpogodziła w uśmiechu. Hamish objął ją ramieniem. Chodź, kochanie, zwijajmy się stąd. W pokoju hotelowym Hamish opowiedział im dokładnie, jak mu poszło. Relację zakończył pytaniem. Powiedział, że gdzieś cię wcześniej widział, Oliwio. Czy to możliwe?
Kiedy zostałam awansowana na detektywa, odrzekła Olivia, moje zdjęcie ukazało się w gazetach Glasgow. Powinnaś mnie była uprzedzić, mruknął niezadowolony. W każdym razie zdołałem przekonać go, że widział cię w filmie porno. Kevin zaśmiał się donośnie. Pierwszy raz słyszę o kimś, kto ogląda w pornosach twarzy aktorek. Okaż odrobinę szacunku, warknęła Olivia. Co będziemy robić przez ten tydzień? Będziemy czekać. Poobijamy się nieco. Powydajemy odrobinę publicznych pieniędzy. Nie da rady. Będą nas obserwować i prawdopodobnie przeszukają nasz pokój w hotelu. Poczekajcie chwilę. Muszę zadzwonić. Wzięła telefon komórkowy i poszła do sypialni. To się nadaje do kroniki. Rozbawił się Barry. Wyobraź sobie, że ktoś uwierzył, że nasza stara w pasie cnoty wystąpiła w filmie porno. Potrafisz być naprawdę przekonujący, Hamiszu. Hamiszu chciał bronić Oliwii, ale ona przecież tylko udawała jego żonę. A poza tym słyszał, że funkcjonariusze wyżsi rangą mają o wiele gorsze przezwiska. Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy na drinka, zasugerował Kevin. Na co masz ochotę, Hamiszu? Otworzył minibar. Zostanę przy whisky. Obaj detektywi wybrali piwo. Dlaczego taki sprytny gość jak ty jest wiejskim posterunkowym? Spytał Barry, kiedy wszyscy usiedli z drinkami. Hamisz westchnął. Mam już dość wyjaśniania tego. Lubię tę pracę, lubię lodziów. Ale co z prawdziwym życiem? Co z rozrywką? Spytał Kevin. Odkryłem, że szczęście ma niewiele wspólnego z dreszczykiem emocji, tłumaczył cierpliwie Hamisz. O, pewnego dnia dorośniesz i jeśli nie będzie za późno, wkroczysz do normalnego świata. Pewnego dnia okaże się, że to wy jesteście dziećmi, a ja dorosłym, uśmiechnął się Hamisz. Och, nie gadajmy już o tym, jestem zmęczony. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, podsumował Kevin. Jimmy White to jeden z najgroźniejszych przestępców. Ma swoich informatorów. Hamisz wypił nieco whisky. Nie tak wielu, jak sądzi, to właśnie jest jego słabość. Do pokoju weszła Olivia. Przybrała się w spodnie koszulę oraz zmyła z twarz makijaż. Jej włosy z powrotem spięte były w ciasny kok. Obaj detektywi, którzy rozsiedli się w krzesłach, teraz się wyprostowali. Oto co zadecydowaliśmy, ochoczo relacjonowała Olivia. Jeżeli zostaniemy tu przez tydzień, na pewno będziemy śledzeni. Będą nas sprawdzać na każdym kroku. Wobec tego jutro udamy się do Amsterdamu. To jest twój ostatni port operacyjny poza Wielką Brytanią, Hamiszu, więc tam pojedziemy. Kiedy już tam dotrzemy, ktoś się z nami skontaktuje. Spojrzała na Kevina i Barego. Nie ma potrzeby, żebyście się z nami fatygowali. Nie sądzę, żebyśmy byli w niebezpieczeństwie. Pojedziemy tam samochodem? Spytał Hamisz. Nie, zostawimy auto na lotnisku w Inverness. Polecimy do Londynu i złapiemy stamtąd samolot do Amsterdamu. Podeślą nam bilety i pieniądze jutro rano. Mam nadzieję, że nikt w komendzie głównej policji nie plotkuje, zaniepokoił się Hamisz. Tylko kilka szyld z samej góry jest wtajemniczonych, poinformowała Olivia. Na pewno ufasz swoim przełożonym, Hamiszu. Odpowiedź brzmiałaby nie, wcale, a wcale. Ale Hamisz pomyślał, że nie będzie rozsądny, jeśli to powie. Cholerny szczęściarz załatwił sobie wycieczkę do Amsterdamu, ryknął Blair w barze nad szklanką whisky i spojrzał znacząco na Jimmy'ego Andersona. Tak, on gra rolę męża, pani detektyw z Glasgow, a ona wedle wszystkich opowieści jest niezłą laską. Zazdrość niczym żółć zalała Blaira, gdyby tak mógł pozbyć się Hamisza Macbetha na zawsze. Hamisz siedział w samolocie linii British Airways lecącym do Amsterdamu i marzył, by ocieplić stosunki panujące między nim a Oliwią. Wprawdzie noc wcześniej dzielili łóżko hotelowe, ale zasypiali leżąc karnie tak daleko od siebie, jak to tylko było możliwe. We śnie objął ją ramieniem, przyciągnął do siebie. Gdy Olivia pierwsza się obudziła, odkryła, że leży przytulona z głową na jego piersi. Stała oburzona i szarpiąc Hamisza za ramię, krzyczała, co to u diabła ma znaczyć, że tak wykorzystuje sytuację. No, próżno protestował, nie przyjmowała tłumaczenia, że świadomie tego nie zrobił. Mężczyzna, któremu Hamisz nadał przydomek grabarz, śledził ich aż do lotniska w Inverness. W samolocie już go nie widział. Oczywiście grabarz mógł dowiedzieć się, którym rejsem lecą i kolejny ogon może przyczepić się do nich w Amsterdamie. Właśnie wyruszył w swoją pierwszą zagraniczną podróż służbową z piękną kobietą, która była mniej więcej takim samym towarzyszem jak naczelny inspektor Blair. Hamisz pomyślał o niemądrych marzeniach, że spacerują wzdłuż kanałów, zwiedzają muzea i może coś zaiskrzy. Samolot zaczął podchodzić do lądowania na lotnisku Schiphol. Gdzie się zatrzymujemy? Spytał Hamisz, przerywając ciężkie milczenie. W Hiltonie. Znów zapadła cisza. Hamisz westchnął. Witaj w XX wieku, ganił sam siebie. Gdybyś podróżował z mężczyzną, a w dodatku z przełożonym, siedziałbyś cicho i okazywał szacunek. Pewnie jest przyzwyczajona do mężczyzn, którzy ją podrywają.
Niemniej jednak cieszył się, oglądając krajobrazy przez okna taksówki, która ich wiozła 18 kilometrów do Amsterdamu. Był za granicą. Szkoda, że nie ma aparatu fotograficznego. Kiedy już wróci do Lochtup, pokazałby mieszkańcom, że on, Hamish Macbeth, naprawdę był za granicą. Oczywiście zawsze może kupić jeden z tych jednorazowych aparatów. Zobaczy dom Anne Frank, wybierze się w podróż łodzią po kanałach, kupi pamiątki. Musi sprawić prezent Angeli. Przyjechali do hotelu Hilton, ładnie położonego nad rzeką Amstel. Z ulgą odkrył, że w pokoju stoją dwa pojedyncze łóżka. Zauważyłeś, czy ktoś nas śledził w drodze z lotniska? Spytała szorstko Olivia. Nie, proszę pani, ale jeszcze mogą kogoś przesłać. Hamish rozpakował walizkę i wyjrzał z nadzieją przez okno. Światła migotały wzdłuż kanału. Może przed kolacją wybierzemy się na spacer, zagadnął. Nie, zaczekajmy. Mają się z nami skontaktować. Hamish westchnął. Chwycił książkę i opadł na fotel przy oknie. Miał ogromną ochotę na kubek pachnącej kawy, ale nie śmiał nawet się odezwać. Olivia każdym gestem, spojrzeniem podkreślała, kto tu jest szefem, a kto zwykłym wiejskim posterunkowym. Szlak z kobietami. Dlaczego nie potrafił zapomnieć, że jest kobietą? Zadzwonił telefon. Odebrała go i przysłuchiwała się w napięciu. Prześlijcie go. Hamish spojrzał na nią pytająco, jednak najwyraźniej wciąż był w niełasce i musiał czekać, kiedy ona sama zechce przekazać mu wiadomości. Stłumił kolejne westchnienie. Był w fantastycznym mieście z piękną kobietą, a tak naprawdę siedział uziemiony w hotelowym pokoju jak w areszcie domowym. Rozległo się pukanie do drzwi. Olivia otworzyła. Niski, wytworny mężczyzna wszedł do pokoju. Łysiejący, okrągła, gładka twarz, na nosie okulary w złotych oprawkach. Nazywam się Peter Willett, przedstawił się, wyciągając przed siebie pulchną, wypielęgnowaną dłoń. Spojrzał na Hamisza, który zerwał się na równe nogi. A ty jesteś szefem z Wielkiej Brytanii? I ja nim jestem, inspektor Chatter, odpowiedziała Olivia lodowato. To posterunkowy Hamish Macbeth. Peter pochylił się nad jej dłonią, ucałował powietrze. Proszę wybaczyć, droga pani, nie spodziewałam się takiej piękności. Olivia posłała mu zniechęcające spojrzenie w stylu skończmy z tymi bzdurami, ale spytała uprzejmie. A pan kim jest? To znaczy, czym pan się zajmuje zawodowo? Zostałem przydzielony do wydziału narkotykowego, ale nie działam jawnie. W zaistniałej sytuacji jestem odpowiednią osobą do współpracy z wami, ponieważ mojej twarzy nikt nie kojarzy z policją. Czy byliście śledzeni? Nie zauważyliśmy nikogo, ale jesteśmy pewni, że wkrótce ktoś się pojawi. Wyjdźmy z hotelu i pozwólmy im, żeby nas znaleźli. Przedyskutujemy nasze dalsze plany przy kolacji i ja zapraszam. To bardzo miło z twojej strony, uśmiechnął się zadowolony Hamish. Och, to lodowate spojrzenie Oliwii. Czy nie może nawet być po prostu uprzejmy? Czy powinniśmy przebrać się do kolacji? Spytała. Peter rzucił okiem na jej raczej obcisły komplet z bardzo krótką spódniczką i bluzką z dużym dekoltem. Wygląda czarująco. Zazwyczaj tak się nie ubieram, tłumaczyła się Olivia. Ale mam udawać jego żonę, wskazała kciukiem Hamisha. Staram się wczuć w rolę. Niektórzy ważni baronowie narkotykowi gustują we francuskiej restauracji Moulin Rouge. Już niedługo będziecie ćwiczyć swoje role w podziemnym światku. Czy będę musiał rozmawiać z którymś z nich? Spytał Hamish. Pochwycił chłodne spojrzenie Olivii i obruszył się niecierpliwie. Proszę posłuchać, gdy tylko wyjdziemy, jest pani moją żoną i to ja będę musiał prowadzić rozmowy. Nie będziesz musiał załatwiać żadnych interesów. Jako biznesmen, importer i eksporter, to na mnie spoczywa ta odpowiedzialność. Jeśli ktoś podejdzie do naszego stolika, ty jesteś moim wspólnikiem, to wszystko. A my będziemy wyglądać wiarygodnie i zrobimy dobre wrażenie na ewentualnym obserwatorze. Idziemy? Gdy mijali piękne budynki, kanały, mosty, mieniące się od lamp i wesoło pomalowane łodzie, Hamish marzył, żeby uwolnić ją od towarzystwa i swobodnie samemu pospacerować. Czuł się przygnębiony, jak dziecko, któremu zabrano zabawkę. Nie miał ochoty iść do jakiejś francuskiej restauracji ulubionej przez złoczyńców. Chciał spróbować holenderskiej kuchni. Chciał kupować pamiątki i robić zdjęcia. Zastanawiał się, czy jutro będzie mógł wymknąć się Oliwii. Wsiedli do samochodu. Hamish zajął miejsce z tyłu, zaś Olivia obok Petera, który prowadził. Hamish wyjrzał przez tylną szybę. Za nimi stało czarne BMW. Nie widział, kto prowadzi. Poczekał kilka minut, aż Peter skręci w prawą, wąską uliczkę. Spojrzał za siebie, za nimi jechał mały czerwony samochód, dwoje rowerzystów i dopiero teraz powoli skręcało czarne BMW. Nie przestawał kontrolować sytuacji na drodze. BMW wciąż tam było. Czasem blisko nich, czasem przepuszczało przodem kilka samochodów.
Jechali dalej, teraz przez szeroki przejazd, mijali szczekające tramwaje, potem znów skręcili w prawo w boczną uliczkę, aż w końcu na placu przed nimi ukazał się Moulin Rouge. Mimo nazwy nie znajdowało się w starym młynie, jak niektóre słynne amsterdamskie restauracje, tak jak de Moulin, de Dickert. Był to niski, nowoczesny budynek, na dachu widniał podświetlonymi neonami wiatrak. Na tyłach jest parking, wyjaśnił Peter. Hamisz obejrzał się za siebie. Nie było BMW. Wysiedli i ruszyli w stronę wejścia do restauracji. Peter i Olivia weszli do restauracji ramię w ramię przed Hamiszem. Pomimo krzykliwego wyglądu na zewnątrz, wnętrze było urządzone spokojnie i gustownie. Dominowało białe płótno, machoń i mosiądz oraz roznosiły się zapachy dobrej kuchni. Wrócę do was za sekundę, zawołał Hamisz do oddalających się pleców Petera i Olivii. Do stolika w odległym rogu prowadził i starszy kelner. Hamisz wyszedł z restauracji i się rozejrzał. Potem szybko ruszył na parking samochodowy. Stanął w cieniu wejścia. Właśnie parkował czarny BMW. Potem wysiadł z niego mężczyzna, którego Hamisz nazwał grabarzem i dwóch jego towarzyszy. Grabarz powiedział coś do nich, a potem usiadł za kierownicą i odjechał. Mężczyźni skierowali się do drzwi wejściowych restauracji. Jeden był niski i smagły, miał na sobie blazer z jakimś dziwnym herbem na kieszeni. Do tego flanelowe spodnie z mankietami i zamszowe buty. Drugi był wyższy, ubrany w czarną skórzaną marynarkę i dżinsy. Był łysy, miał zmęczoną, poraną zmarszczkami twarz. – Załóż krawat, Samy – powiedział jego towarzysz. – Są z Glasgow – pomyślał Hamisz. – Pewnie ludzie czym jego White'a. Potem szybko z powrotem wrócił do restauracji. Dołączył do Oliwii i Petera. Dogonili nas. Dwóch z nich zaraz wejdzie do restauracji. I Oliwo, kochanie, jeszcze drobna uwaga. Możesz się na mnie okropnie wściekać, ale masz udawać moją żonę. Nie możesz wchodzić przede mną do restauracji z innym mężczyzną. Uwaga, nadchodzą. Oliwia spojrzała na nich ukradkiem znad wielkiego, oprawionego w skórę menu. Wyglądają na parę idiotów, podsumowała. Na pewno muszą złożyć raport z dzisiejszej wizyty. A czy jest jakaś nadzieja, że twój okropny przyjaciel będzie tu dziś wieczorem? Tak sądzę, odpowiedział Peter. Zamówmy coś. Mam nadzieję, że jest tu dobre jedzenie, spytał Hamisz, a przynajmniej pięknie pachnie. Jest to jest, oschle zauważył Peter. Okazało się, że to kuchnia eksperymentalna, ten rodzaj potraw, który oszczędza każdemu restauratorowi wielu wydatków. Hamisz na główne danie zamówił gołąbka. Spoglądał smętnie na dwa gołębie udka na paru listkach rukoli, obok małego ziemniaczka i jednego pomidorka wyciętego tak, by wyglądał jak kwiat. Nigdy bym nie pomyślał, powiedział do Petera, że grupy ryby ze świadka narkotykowego będą jadać w miejscu takim jak to. Sądziłem raczej, że porządne porcje smacznego jedzenia będą bardziej w stylu. Tu czują się bezpiecznie pod bacznym okiem właściciela. Czy już zjedliśmy kolację? Będę musiał zamówić kanapki, kiedy wrócimy do hotelu. A, jest i amerykańska delegacja. Dwóch mężczyzn, którzy wyglądali dokładnie jak bogaci amerykańscy biznesmeni, zajmowali miejsca przy stole pośrodku restauracji. Towarzyszyły im dwie kobiety. Jedna z nich była posągową blondynką w obcisłej sukience i butach na wysokich obcasach. Miała piękną twarz, a jej makijaż był perfekcyjny. Druga natomiast była w średnim wieku, ubrana w eleganckie jedwabne spodnium, a jej srebrno-siwe włosy były starannie zaczesane. Olivia spojrzała smutno na swoją wydekoltowaną bluzę i biustonosz push-up. Muszę zweryfikować moje zdanie o wyglądzie żony barona narkotykowego, skomentowała przyglądając się przybyłym. Zaufać przyłożonym i pomyśleć, że muszę ubrać się jak latacznica. Czy oni tu podejdą? Prawdopodobnie zatrzymają się, żeby zamienić kilka słów. Są dobrze znani w światku narkotykowym, więc twoje goryle będą mieli o czym meldować. Wygląda na to, że dziś będzie spokojny wieczór, więc macie szczęście, że się pojawili właśnie teraz. Hamisz spojrzał z rozbawieniem na dwóch mężczyzn z Glasgow, którzy wpatrywali się w malutkie porcje na talerzach tak, jakby nie mogli uwierzyć własnym oczom. Peter zamówił kawę. Kończyli, kiedy jeden z Amerykanów podszedł do ich stołu. Był rosłym mężczyzną z nalaną twarzą. – Dobry wieczór, Peter – uśmiechnął się na powitanie. – Dobry wieczór, Gus. Pozwól, że ci przedstawię. To Hamisz George, szkocki biznesmen, a to jego żona Olivia. Hamiszu, Olivio, Gus Beck. Gus przesunął krzesło i usiadł. W jakiej branży siedzisz, Hamiszu? Spytał grzecznie. Tej samej co Peter, odparł Hamisz. Import i eksport. Niesłychane, powiedział Gus, poklepując go po ramieniu. Też tym siedzę. Gdzie się zatrzymałeś? W Hiltonie. Wakacje? Interesy i przyjemności. Do zobaczenia, mam nadzieję. Peter wie, gdzie mnie znaleźć. Stał, uśmiechnął się wylewnie i wrócił do swojego stołu.
Mam nadzieję, że to nas uwiarygadnia, ucieszył się Hamisz. Ale czy nasi goryli będą wiedzieć, kim on jest? Prawdopodobnie zapytają starszego kelnera i zadzwonią do Jimmy'ego White'a. A Jimmy White na pewno zna to nazwisko. Gus jest rekinem. Jeśli znasz tych wszystkich bandziorów, to nic dziwnego, że policja wie, kim oni są. Zastanawiał się Hamisz. Dlaczego więc ich nie przymkną? Peter wzruszył ramionami. Wszyscy ludzie w tej profesji mają doskonałą przykrywkę, a ja tylko nadstawiam uszu i informuję policję od czasu do czasu, gdy usłyszę coś o dostawie narkotyków, ale niezbyt często tak się dzieje. Muszą również dbać o siebie. Oliwia powstrzymywała się od dziewnięcia. Chodźmy, jestem zmęczona. Co robimy jutro? Jutro zabiorę was do nocnego klubu, gdzie przesiadują wszyscy z branży, zaproponował Peter. Tak naprawdę nie mamy wiele do roboty przez cały tydzień. Musimy po prostu być widziani w odpowiednich miejscach. Nasi goryle chyba już nas nie śledzą, zauważa Oliwia, kiedy wyszli z restauracji. Najpierw muszą zdobyć dane Gusa, wyjaśnił Hamisz. Poza tym wiedzą, gdzie się zatrzymaliśmy. Późnym wieczorem Hamisz i Oliwia leżeli w swoich łóżkach. Chłodna, spięta Oliwia czytała jakieś czasopismo. Oliwio, zaryzykował Hamisz. Co? Skoro nie ma żadnych planów aż do jutrzejszego wieczora, możemy spędzić dzień na rozglądaniu się, zwiedzaniu zabytków. Zostaniemy tutaj, burknęła zdenerwowana Oliwia. Zapomniałeś, że powinieneś dobrze znać Amsterdam, a nie kręcić jak cholerny turysta? Nienawidzę jej, pomyślał Hamisz. Naprawdę jej nienawidzę. Zaświtał słoneczny i rześki poranek. Za oknem promienie słońca błyszczały i przekomarzały się z wodą w kanale. Śniadanie zjedli w milczeniu. Hamisz nie chciał zostać zamknięty w hotelowym pokoju. Ruszył do drzwi. – Gdzie się wybierasz? – ostro spytała Oliwia. – Tylko na dół, żeby kupić angielskie gazety – niewinnie odparł Hamisz. – Wracaj szybko. Miał wrażenie, że wyrwał się z więzienia. Zszedł po schodach, a potem wyszedł prosto na ulicę. Był świadom obecności dwóch mężczyzn z Glasgow, którzy siedzieli w hotelowym lobby i wstali, żeby go nie stracić z oczu. Szedł powoli, ciągle szukając sposobu, jak tu by ich zgubić. Wszedł do sklepu z pamiątkami. Śledzący go mężczyźni zajęli pozycję w drzwiach po drugiej stronie ulicy. – W czym mogę pomóc? Hamis zorientował się, że patrzy na bardzo ładną blondynkę. Miał mnóstwo blond loków, jasno-niebieskie oczy i ponętną figurę w koszuli przewiązanej w pasie i obciętych dżinsach. – Tylko oglądam – powiedział Hamisz. Uśmiechnęła się do niego. Miała dołeczki. Hamisz wpatrywał się w nią zauroczony. – O co chodzi? – spytała z uroczym akcentem. – Tak sobie pomyślałem, że dawno nie widziałam dołeczków. – Dołeczków? A co to takiego? – To te wgłębienia na twojej twarzy, które robią się, kiedy się uśmiechasz. – Podobają ci się? – spytała kokieteryjnie. – Podobają. – Uśmiechnął się do niej. – To twój sklep? Nie, zwykle tu nie pracuję, ale czasem pomaga mojej przyjaciółce. Właśnie wyszła na kawę. Jestem studentką. Hamisz spojrzał na nią, zastanawiając się nad czymś. Czy jest to tylne wyjście? Jest, a dlaczego pytasz? Chodzi o moją żonę. Okropnie mnie pilnuje. Wymknąłem się i chciałbym zobaczyć kawałek Amsterdamu, ale ona woli zostać w pokoju hotelowym. Nasłała na mnie brata, żeby mnie śledził. Dziewczyna zaśmiała się. I dlaczego ja mam ci pomóc? Ponieważ masz powabną buzię. Powabno? Tak w Szkocji mówimy na coś ślicznego. Jest i moja przyjaciółka. Greto, wyjdziemy tylnym wyjściem. Greta powiedziała coś po holendersku i nowa przyjaciółka Hamisza odpowiedziała prędko w tym samym języku. Wyglądało na to, że Greta pouczała dziewczynę, żeby była ostrożna, ale ona wzruszyła ramionami i zwróciła się do Hamisza po angielsku. Tędy. Rozsunęła zasłonę na tyłach sklepu. Z tyłu znajdował się rodzaj salonu z kuchnią i szklane drzwi, które prowadziły na słoneczny dziedziniec. Pojedziemy rowerem, zaproponowała. Jedziesz ze mną? Pokażę ci kawałek Amsterdamu, dobrze? Mam na imię Anna. Wyciągnęła drobną dłoń. Hamisz. Hamisz? Co to za imię? Pochodzi ze szkockich gór. To szkocki odpowiednik Jamesa. Kocham Szkotów. No, jedźmy już. Pojechali na rowerach wąską, brukowaną uliczką, wzdłuż kanału. Ruszyła z impetem naprzód, a podekscytowany Hamisz wsiadł na rower i popędził za nią. Nie wiem, o czym mówicie. Greta dzielnie stawiała czoło dwóm mężczyznom z Glasgow. Moja przyjaciółka wyszła razem ze swoim przyjacielem. Ten o imieniu Sam zbliżył twarz do Grety i powiedział groźnie. Lepiej nam powiedz, kobieto. Greta wcisnęła przycisk alarmu pod ladą i zrobiła krok w tył. Nie wiem, kim jesteście ani czego chcecie, nie dawała za wygraną. Wynoście się stąd.
Przycisk alarmu był połączony nie tylko z miejscowym posterunkiem policji, ale włączał również światło migające przed drzwiami sklepu, które świeciło niczym latarnia morska. Mężczyźni z Glasgow nie wiedzieli o tym. Gdy sam zamierzał uciec się do dalszych gróźb, w sklepie pojawiło się czterech bardzo rosłych holenderskich policjantów. Greta szybko zdała relację z całego zajścia i mężczyźni z Glasgow zostali skuci i wyprowadzeni. Jeden z policjantów zaczekał z tyłu i spisał zeznania Grety. To cała Anna, powiedziała Greta z żalem. Nie wiem, kim jest ten mężczyzna, z którym wyszła. Jest bardzo wysoki, z ogniście rudymi włosami. Anglik. Woda, wszędzie woda, pomyślał Hamish, gdy przed nim powabny tyłeczek Anny kołysał się na rowerze. Pędzili uderzająco podobnymi do siebie brukowanymi uliczkami. Potem przejechali wzdłuż brzegu kolejnego kanału. W końcu Anna zatrzymała się przed wysokim budynkiem. Tu mieszkam, powiedziała. Napijesz się kawy? Porów buntu Hamisha zaczął blednąć. Chłodna i wściekła twarz Oliwii stanęła przed oczami. Hej, ale to on miał dowodzić operacją. Oliwia chodziła w tym i z powrotem. Peter siedział również niespokojny. Co mam teraz zrobić? Spytała. Nie ma go całą wieczność. Mogli go zabić. Nie sądzę, powiedział Peter. Pójdę sprawdzić to u moich znajomych w policji. Hamish siedział przy oknie w kuchni Anny, pijąc kawę i ciesząc się niespodziewanym wytchnieniem od tej całej skomplikowanej sytuacji. Sama kawa, którą pił, smakowała obco i egzotycznie. Hamiszu? Głos Anny dobiegał z drugiego pokoju. Zerwał się na równe nogi. Gdzie jesteś? Tutaj. Zajrzał do salonu. Były tam ciężkie, rzeźbione meble z drzewa owocowego, kanarek w klatce przy oknie i wysoki kredens z pięknymi naczyniami ceramicznymi w postaci niebiesko-białych kubków i talerzy. Hamiszu! Otworzył drzwi. Sypialnia. Anna leżała na łóżku naga. Chodź tu. Wyciągnęła rękę. Nie mam zabezpieczenia. Powiedział, ale poszedł do łóżka zahipnotyzowany, wpatrując się w sprężyste młode ciało. Odwróciła się od niego, otworzyła szufladę stolika nocnego. Częstuj się. Hamisz okrążył wielkie podwójne łóżko i zajrzał do szuflady. Były tam stosy kondomów. Nie sądzę, żeby... Zaczął, ale ona dosięgła go i zarzuciła mu ręce na szyję. Zabawimy się nieco, prawda? Jak długo go nie ma? Zastanawiała się Olivia. Wyszedł o 9 rano, a teraz dochodziła 2 po południu. Żadnych wieści od Petera. Co powinna zrobić? Czuła się winna. Wiedziała, że potraktowała go nadzwyczaj oschle i surowo. Wkrótce będzie musiała zadzwonić do Strainbane i powiedzieć im, co się stało. Poza tym dyskretne dochodzenie Petera prawdopodobnie nie da żadnego pożytku. Trzeba będzie ogłosić policyjne poszukiwanie Hamisha Macbetha na dużą skalę. Rozległo się pukanie do drzwi. – Hamish! – krzyknęła i pobiegła otworzyć. Ale w drzwiach stał Peter. – Jakieś wieści? – Tak. – Żyje? – I to jeszcze jak? – Co się stało? W centrum Amsterdamu mają kamery wideo na prawie każdym rogu ulicy. Przewinęliśmy do tyłu nagrania z ulic blisko hotelu od 9 godziny i zobaczyliśmy, jak wychodził z hotelu. Wszedł do sklepu z pamiątkami. Kobieta powiedziała, że zniknął z jej przyjaciółką Anną, która czasem pilnuje jej sklepu. Wyszli tylnym wyjściem. Dwóch mężczyzn z Glasgow weszło do środka i groziło jej. Wtedy wcisnęła przycisk alarmu i zostali aresztowani. Powiedziano im, że nie są mile widziani w Holandii i zostali odesłani. Użyłem swoich wpływów na wysokim szczeblu w policji i wytłumaczyłem, że aresztowanie ich skomplikowałoby nasze sprawy. Ale co z tą Anną? Jest prostytutką. Jej przyjaciółka Greta próbowała utrzymywać, że jest po prostu dziewczyną, która lubi się zabawić. Ale ona tak pracuje. Lubi się zabawić, ale bierze za to pieniądze. Zastanawiam się, jaką wymówkę będzie miał nasz przyjaciel Hamish, kiedy w końcu się zjawi. Hamish Macbeth obudził się z głębokiego snu. Czuł się cudownie. Potem spojrzał na zegarek. 2 po południu? Pośpiesznie ubrał się. Potrząsnął Anną, żeby ją zbudzić. Muszę lecieć. Uśmiechnęła się do niego. Pośpię jeszcze. Po prostu zostaw pieniądze na stoliku. Hamish otworzył szeroko usta. Przyjmuję szterlingi, dodała beztrosko. 50 funtów. Hamish wyciągnął portfel. Anna znów zamknęła swoje piękne oczy. Próżność, co za próżność, pomyślał ponuro. A ja myślałem, że ci się podoba. Przynajmniej tym razem miał przy sobie wystarczającą ilość pieniędzy. Wyjął żądaną sumę i położył na stole. Zszedł na dół ciemną, wąską klatką schodową i stanął na zewnątrz, mrugając na słońcu. Nie wiedział, gdzie jest. Na Boga, jak wytłumaczy swoją nieobecność? Może powie, że wymknął się mężczyzną z Glasgow, a potem wrócił i to on zaczął śledzić ich, żeby przekonać się, czy się z kimś skontaktowali. To zadziała.
Szatni szedł brukowanymi uliczkami, a potem wzdłuż kanałów, aż zobaczył taksówkę. Do Hiltona, powiedział rozsiadając się. Całą drogę myślał o rozzłoszczonej twarzy Oliwii. Użył własnego klucza, żeby wejść do pokoju hotelowego. Peter i Oliwa siedzieli w fotelach. Spojrzeli na niego, czekając i czekając, a on swoim szóstym zmysłem, rodem ze szkockich gór, wyczuł nagle, że skądś wiedzieli. Wiedzieli nie tylko, gdzie był, ale też co robił. – Gdzie się podziewałeś? – spytała Oliwia. Hamisz przesunął sobie krzesło i usiadł. – Prawda będzie w tym wypadku najlepsza. – Robiłem siebie głupka. – Westchnął. – To było tak. Czuję, że mogę wam zaufać. Nigdy wcześniej nie byłem za granicą i pomyślałem, że jedyną rzeczą w Amsterdamie, którą zobaczę, to ten hotelowy pokój i może ta dziwaczna restauracja albo klub nocny. Chciałam tylko przejść się po okolicy. Wszedłem do sklepu z pamiątkami na rogu i spotkałem dziewczynę. Zauważyłem mężczyzn z Glasgow i chciałem im się wymknąć. Poszliśmy do jej mieszkania. Nie wiedziałem, że jest prostytutką, dopóki nie zażądała zapłaty. Zapłaciłem jej i wróciłem. I to właśnie z nim mam pracować, powiedziała Olivia do Petera. Wiejski idiota za granicą. Lepiej zadzwonię do Strainbane i odwołam całą sprawę. Ten człowiek, wskazała pogardliwie kciukiem na Hamisza, prowadzi nas na pewną śmierć. Peter powstrzymał się od uśmiechu. Sądził, że Hamisz opowie jakieś mocno ubarwione kłamstwo. Fakt, że Hamisz powiedział całą prawdę, rozbawił go. Również Peter uważał dyktatorską manierę Oliwii za irytującą. Mężczyźni muszą się trzymać razem w obliczu rządzących się kobiet. Biedna Oliwia, gdyby była mężczyzną, Peter popierałby ją cały czas. Sądzę, że Strainbane wścieknie się na ciebie za odwołanie tak już kosztownej operacji, przewidywał Peter. A skoro ty prowadzisz tę sprawę, to ty jesteś odpowiedzialna, nie Hamisz. Oliwia nagle poczuła się bardzo zmuszona. Och, być kobietą. Hamisz wyjdzie z tego bronią ręką, a ona jako małstkowa jęca. Nigdy ci tego nie wybaczę, warknęła na Hamisza. Ale Peter ma rację. Wydano już na to sporo pieniędzy. Jednak od tej pory będziesz wypełniał moje rozkazy i robił to, co ci każę. Tak, proszę pani, potulnie przytaknął. Wychodząc, Peter przypomniał, że później zabieraj do nocnego klubu. Nie poznajesz prostytutki, kiedy ją widzisz? Drwiła Oliwia. Coś ciebie zagliniasz. Hamisz wycierpiał już wystarczająco. Zerwał się na równe nogi. Jeśli mi pani pozwoli, udam się do swego pokoju. Przeszedł sztywno obok niej, jego twarz płonęła czerwienią tak samo jak jego włosy. Zignorował jej krzyk. To też mój pokój. Wszedł do sypialni, zatrzasnął za sobą drzwi. Rzucił się na łóżko, pustym wzrokiem wpatrywał się w sufit. Prostytutki w Strainbane były sfatygowanymi kobietami w średnim wieku albo bladymi młodymi dziewczętami z tak wieloma śladami po igłach na ramionach, że wyglądała jak poduszeczka do igieł. Nawet to świadczy, że jestem starym piernikiem, pomyślał Hamisz. Kiedy ostatni raz ktoś widział poduszeczkę do igieł? Skąd niby miał wiedzieć, że ta świeżo wyglądająca młoda dziewczyna, która pomogła mu w sklepie z pamiątkami, była prostytutką? Była ciepła, życzliwa i troskliwa. Myślał, że jego marzenia się spełniają. Pamiętał, że zanim zasnął, wyobrażał ją sobie w kuchni na posterunku policji w Lochtub, uwijającą się wśród garnków, a jej kanarek śpiewał sobie w klatce przy oknie. Ze wstydu był bliski łez. Korzystając z telefonu komórkowego, Oliwia zadzwoniła do komendy głównej policji w Strainbane. Bardzo chciała donieść na Hamisza, złożyć oficjalną skargę, ale doskonale wiedziała, że oznaczałoby to koniec operacji. Zachowa sobie przygodę Hamisza z prostytutką do końcowego raportu. Pan Dawid wysłuchał jej raportu o tym, jak się przygotowywali oraz o tym, jak zamierzają udawać się dziś do klubu nocnego, żeby poznać środowisko. Potem dodała. Śledził u nas dwóch zbirów Jimmy'ego White'a, ale zostali aresztowani za napastowanie pewnej kobiety w sklepie. Nie widzę więc powodu, dlaczego mielibyśmy zostawać tu dłużej niż na dzisiejszą noc, nabijając spory rachunek za hotel. Zdam się na twój osąd, powiedział Dawid, który miał lekką słabość do Oliwii. Zatem jutro wracacie? Tak, zajmę się przygotowaniami do podróży. Pożegnała się, zabrała z torby bilety swojej Hamisza, zadzwoniła do linii lotniczych i zarezerwowała miejsca na wczesny lot jutro rano. Łatwiej będzie kontrolować Hamisza Macbetha na ojczystej ziemi. Dzień dobry, proszę pana, powiedział naczelny inspektor Blair, gdy w komendzie głównej policji w Strainbane spotkał pana Daviota w jednym z długich, ponurych korytarzy w kolorze cytrynowo-zielonym. A, dzień dobry. Pani Daviot przekazuje swoje podziękowania za kwiaty. To miłe, że pamiętałeś o jej urodzinach. To tylko drobiazg. Wszystko idzie dobrze? Jak do tej pory sprawy idą jak po maśle. Mam nadzieję, że Macbeth w końcu zda sobie sprawę, że ma potencjał. Jest zbyt bystry, by zamykać się w wiosce w szkockich górach.
Blair przytaknął i ruszył dalej. Miał rozsadzający ból głowy, bo wczoraj wieczorem wypił za dużo. Kipiał ze złości na samą myśl, że Hamish Macbeth zdobędzie uznanie. A może by tak szepnąć słówko w odpowiednie ucho? Oni po prostu zniknęliby z powrotem w Glasgow, a Hamish wróciłby z niczym. Cała ta dostawa była przekrętem, więc on, Blair, nie zaszkodzi ani policji, ani urzędowi celu. Nigdy nie odkryją, że to on. Wystarczy tylko jedno małe słówko.